Piątek bez Ekstraklasy to bolesny piątek. Jednak dziś całe szczęście na ratunek przybywa mecz na szczycie szczytów Fortuna pierwszej ligi między Koroną Kielce a Widzewem Łódź. I w sumie jako osoba nie aż tak młoda, ale też nie aż tak stara, słysząc frazę Korona Kielce, Widzew Łódź, mam przed oczami bardziej mecze ekstraklasowe niż te z niższych lig. Więc jeśli mam być szczery, to naprawdę jestem szczęśliwy, że oba te zespoły naprawdę nieźle prezentują się ostatnio w pierwszej lidze, bo naprawdę miło by było zobaczyć znowu oba te kluby w ekstraklasie. Samo dzisiejsze spotkanie było serio kozackie, szybkie, bezkompromisowe, przyjemne w odbiorze i techniczne. Przy okazji muszę przyznać, że tak dużej liczby kartek to ja już dawno nie widziałem w meczu. Ale zacznijmy tą analizę od gospodarzy. Korona Kielce zagrała dziś w mojej ocenie najlepiej na samym początku tego spotkania oraz na samym końcu. Bo to właśnie w tych fragmentach Kielczanie szturmowali bramkę Widzewa. I to tak serio groźnie. Bardzo podobali mi się Jacek Podgórski za rajdy i dośrodkowania. Danek w sumie za to samo. Widoczny był dzisiaj również Łukowski, natomiast na niewiele się to przekładało w ostateczności. Spoko Malarczyk, ponieważ jest to zawodnik, który naprawdę nieźle gra główką. Spoko też Koi, ale mam wrażenie, że dzisiaj Korona nieco spuchła po początku tego spotkania, a w tej końcówce ruszyli dopiero na Łodzian w momencie, kiedy ci dostali czerwoną kartkę. Łodzian, którzy dzisiaj dla kontrastu zagrali najlepiej w środku tego spotkania. Wyróżnię dziś po tym spotkaniu wielu zawodników Widzewa, natomiast w pierwszej kolejności chciałbym wyróżnić Wrąbla, który dzisiaj bezapelacyjnie w tej końcówce robił wszystko, co mógł, żeby wybronić ten wynik. Świetny występ obrony Tanżyna oraz Dejewski, który dał naprawdę niezłą zmianę dzisiaj za Nowaka. Letniowski. Letniowskiemu dałbym naprawdę MVP po tym spotkaniu, jednak ta bezsensowna czerwona kartka naprawdę całkowicie praktycznie zamazuje ten dobry występ. Bo zresztą nie zapominajmy, że to właśnie Juliusz Letniowski trafił w twarz Montiniego przy tym golu na 1-0. Tego nie zjął! Świetny dzisiaj Zieliński, mimo tego, że w tej pierwszej połowie zanotował kilka groźnych strat. Bardzo dobry Danielak, naprawdę. Na wyróżnienie zasługuje dzisiaj również Kun za te rajdy. Wydaje mi się również, że w tej drugiej połowie trener Niedźwiedź wprowadził naprawdę dobre zmiany. Michalskiego z Gustkiem. I serio szacun dla zespołu Widzewa za dociągnięcie tego rezultatu do końca tego spotkania. Bo jednak ostatnie 30 minut tego meczu grali jednego piłkarza mniej. I dzięki temu bardzo ważnemu zwycięstwu Łodzianie umacniają się na pozycji lidera z 7 punktami przewagi nad drugą Koroną. Jeśli mam być szczery, jest to naprawdę bardzo dobry prognostyk przed tymi derbami z ŁKS-em. Przy okazji chciałbym życzyć na sam koniec mojemu koledze Marcinowi, kibicowi Widzewa, wszystkiego najlepszego, bo ma dzisiaj urodziny. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj i przepraszam was za mój dzisiejszy głos i za moją dzisiejszą postawę, natomiast wydaje mi się, że jestem nieco chory, a tak szczególnie to choruje mi gardło, więc trochę ciężko mi się dzisiaj mówi, więc mam nadzieję, że to zdrowie mi dopisze i jutro startujemy z Ekstraklasą. Dzięki za uwagę, cześć.